Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w przeddzień Święta Wojska Polskiego na specjalnej konferencji prasowej prezentacji programu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w zakresie obronności. Ze mną przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, pan poseł Stanisław Ziątek, członek tej komisji i również pan Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej, pan poseł Marek Siwiec, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Jarosław Matwiejuk, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Bardzo proszę, oddaję głos, panie przewodniczący. Chcielibyśmy w przeddzień tego szczególnego dnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego, wszystkim polskim żołnierzom, wszystkim pracownikom cywilnym wojska, wszystkim byłym żołnierzom złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, złożyć życzenia satysfakcji ze służby i jednocześnie bardzo serdecznie podziękować za realizację żołnierskich obowiązków. Zwłaszcza teraz, kiedy tak dużo mówi się o wojsku, kiedy mówi się nie zawsze w pozytywnym kontekście, to podziękowanie za hart ducha, podziękowanie za serce w realizacji żołnierskiej misji jest bardzo potrzebne. Chciałbym zapewnić wszystkich żołnierzy, że jesteśmy z nimi i sprzeciwiamy się temu, żeby oskarżać polskiego żołnierza o wszystko to, co dotyczy słabości, które w wojsku wystąpiły. To nie jest wina polskiego żołnierza. To jest okoliczność, która spowodowała, że polski żołnierz musi dokonać teraz szczególnie dużego wysiłku, aby odbudować pozycję i autorytet Wojska Polskiego. I w tej sprawie wszyscy musimy być po stronie polskich żołnierzy. Musimy odbudować szacunek i poczucie, że Wojsko Polskie stanowi poważną, najpoważniejszą gwarancję bezpieczeństwa dla naszego kraju. Naszą powinnością jest odbudowanie tego zaufania. I mówię o tym w kontekście wszystkich działań, które w polityce, w tym szczególnym wyborczym okresie się toczą. Obrona narodowa, bezpieczeństwo powinno być wyłączone z walki wyborczej, z walki politycznej. Obrona narodowa, bezpieczeństwo to racja stanu. I wokół racji stanu wszyscy powinniśmy się koncentrować, wszyscy powinniśmy tworzyć warunki dla godnego i bezpiecznego życia. Jeżeli chcemy czuć się bezpieczni, musimy przygotować program, który będzie skuteczny, który będzie solidny i który będzie pokazywał, że mamy jasną, przejrzystą wizję obrony narodowej, wizję bezpiecznej Polski. Taką wizję ma Sojusz Lewicy Demokratycznej. My mamy program. Mamy program Bezpieczna Polska. Ten program obejmuje zarówno analizę sytuacji, ale także wskazuje, co należy zrobić, żeby te elementy, które uznajemy za słabość, wyeliminować. Mamy program, który pokazuje, w jakim kierunku powinniśmy iść, aby zmienić oblicze polskich sił zbrojnych. Chcemy Państwu w dniu dzisiejszym zaprezentować zarówno analizę stanu, jak i te konkretne propozycje. Oczywiście one mogą stać się pewną rekomendacją do tego, co za chwilę będzie wnioskiem końcowym. A wnioskiem końcowym powinien być program niepartyjny, niepolityczny, a powinien być program narodowy. Program narodowy Bezpieczna Polska. I mam nadzieję, że każda formacja polityczna, podobnie jak my, jak Sojusz Lewicy Demokratycznej, pokaże, co chce zrobić,
aby wszyscy Polacy czuli się bezpiecznie. Pokażę, jak chcemy tego dokonać, aby wspólnie stworzyć szansę na gwarancję bezpiecznego dnia przyszłości. Pozwólcie Państwo, że zanim przejdziemy do rekomendacji, zanim przejdziemy do przedstawiania konkretnych propozycji, które w tym materiale są zawarte, to jednak kilka uwag odnoszących się do analizy stanu. Bo to właśnie analiza stanu istniejącego powinna być podstawą podejmowanych decyzji. To analiza stanu powinna być punktem wyjścia do dokonywanych zmian. Z tej analizy jasno wynika, że ostatni okres to czas wielu zmian w siłach zbrojnych. Ale jeśli zapytamy i żołnierzy, i mieszkańców naszego kraju, czy przez te zmiany czujemy się bezpieczniejsi, czy żołnierze czują się lepiej przygotowani do realizacji swoich zadań, to odpowiedź nie tylko nie będzie prosta, ale może być wręcz negatywna. Żołnierze nie mają poczucia, że wprowadzone zmiany dają im większą sprawność bojową, dają im szansę na skuteczniejszą realizację zadań. A profesjonalizacja, bo to było punktem wyjścia ostatnich działań, ostatnich 4 lat, to tak naprawdę zaniechanie poboru. Profesjonalizacja to jest tylko i wyłącznie hasło. Wraz z tym hasłem niestety nie ma konkretnych działań dotyczących modernizacji, nie ma właściwego systemu szkolenia. Nie przyjęto w modernizacji żadnego dużego programu, takiego programu, który zmieniłby oblicze polskich sił zbrojnych. Nie docenia się znaczenia przygotowania kraju i sił zbrojnych do obrony własnego terytorium. Teraz raczej koncentrujemy się na globalnym charakterze użycia sił zbrojnych, a nie na tym, żeby bronić terytorium własnego kraju. Jeżeli dodam do tego chaos decyzyjny, jeżeli dodam do tego brak informacji o podejmowanych działaniach, a informacje, które dotyczą żołnierzy, są przekazywane za pośrednictwem mediów, to budzi ogromny niepokój i chaos wewnętrzny, który skutkuje tym, że żołnierze w sposób masowy odchodzą ze służby. Żołnierze nie czują pewności jutra, nie czują, że są właściwie także wynagradzani. Bo czym się różni żołnierz, który naraża swoje życie poza granicami naszego kraju, od policjanta, który służy tutaj w kraju i także wykonuje niebezpieczne obowiązki, ale wskaźnik bazowy, który jest podstawą jego wynagrodzenia, jest wyższy. A żołnierze mają jeden z najniższych wskaźników bazowych spośród wszystkich służb mundurowych. To bardzo niepokoi żołnierzy. Trzeba wspomnieć o rodzajach sił zbrojnych. W każdym rodzaju sił zbrojnych występują problemy, ale na szczególne zauważenie należy wskazać marynarkę wojenną. Marynarka wojenna to zapaść. W ostatnich latach 50% okrętów, 50% floty przeszła właściwie w zapomnienie. Teraz, w ciągu najbliższych kilku lat, połowa z tej połowy pójdzie na kolejne żyletki. Nie będziemy w stanie realizować swoich sojuszniczych zobowiązań i nie będziemy w stanie mówić o marynarce wojennej gotowej do realizacji swoich zadań. Narodowe Siły Rezerwowe, kolejny sztandar. Narodowe Siły Rezerwowe, które miały do końca tego roku liczyć 20 tysięcy żołnierzy, w tej chwili mają około 7 tysięcy, może 7 z małym haczykiem. Muszą zmienić swoją formułę działania i przede wszystkim muszą być skuteczne. Jeżeli dołożymy do tego kwestię Afganistanu i decyzji dotyczącej zwiększenia polskiego kontyngentu i przejęcia odpowiedzialności za prowincję Gazni, za działania bojowe, nie pomoc ludności cywilnej, nie walkę o serca Afgańczyków, a działania bojowe, to kolejny element słabości ostatnich lat. Fatalna współpraca
z polskim przemysłem zbrojeniowym grozi, że ten przemysł w ciągu najbliższego czasu będzie przeżywał ogromną zapaść. Polityka kadrowa. Nie chcemy, aby w polskim wojsku robić karierę na salonach. A niestety to upolitycznienie jest coraz bardziej widoczne. A szczególnie odczuwają wielkie niepokoje żołnierze szeregowi, którzy po 12 latach służby odchodzą z wojska z niczym, żadnego zabezpieczenia, a oddali całą swoją młodość, całą energię młodości dla polskiej armii. Nie ma właściwego kreowania wizerunku polskiego żołnierza. Nie ma dobrych działań dotyczących zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej i tych żołnierzy, którzy są w wojsku, i tych, którzy wracają z misji zagranicznych, szczególnie z Afganistanu. Ostatnim aspektem tej analizy jest cywilna kontrola nad armią. Sądzę, że źle ona była utożsamiana. Utożsamiano ją przez kierownictwo MON z dowodzeniem siłami zbrojnymi. A cywilna kontrola nad armią to nie dowodzenie. To stawianie zadań, to tworzenie warunków do ich realizacji i rozliczanie. Dowodzenie to nie rola ministra obrony narodowej. To jest kilka takich aspektów, które traktujemy jako sfery, jako pewnego rodzaju obszary problemowe, które muszą być wyeliminowane ze słabości, które są tak mocno zauważalne. Przedstawimy Państwu za chwilę konkretne propozycje, jak to zmienić. Dziękuję Panie Przewodniczący. I o bezpieczeństwie w ramach sojuszy międzynarodowych będzie mówił Pan eurodeputowany Siwiec. Bardzo proszę. Tak, proszę Państwa, jakie są realia polityczne, geostrategiczne Polski i naszej racji stanu, o tym wiadomo, ale chcę zwrócić uwagę, że nie da się w sposób roztropny, długofalowy i odpowiedzialny planować tego, co dotyczy wizerunku wojska, bez zdefiniowania tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej, co się dzieje w ramach sojuszy, Polska jest członkiem. Ja definiuję trzy sprawy, które wymagają pilnego podjęcia dyskusji politycznej, ale również dyskusji ze społeczeństwem, dlatego że prędzej czy później decyzje, które dotyczą wojska, muszą mieć przyzwolenie społeczne, inaczej będziemy mieć do czynienia z napięciami, które na przykład towarzyszą teraz polskim misjom międzynarodowym. Pierwsza rzecz dotyczy Sojuszu Północnoatlantyckiego i tego paktu po wizerunku tego sojuszu po Afganistanie. Będziemy z Afganistanu się wycofywać, ale na pewno nie będzie temu wycofaniu towarzyszyć przekonanie, że oto misja została z sukcesem zakończona. Nie taki Afganistan, nie tak miał wyglądać, jak będzie wyglądał po wycofaniu. I dlatego chciałbym, aby w naszym kraju w sposób bardzo wyraźny porozmawiać o tym, jaki jest mandat misji międzynarodowych, jakie zadania polityczne są stawiane, polityczne i wojskowe, przed rozpoczęciem misji, po to, aby było łatwiej decydować, czy misja skończyła się sukcesem, czy nie skończyła. To, co wymaga bardzo pilnego podjęcia i nie ma tutaj żadnych dobrych wiadomości, to relacje Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z obstrukcją niektórych państw, które prowadzą do tego, że właściwie skutecznej, realnej współpracy, efektywnie podziału zadań między Unią i Paktem Północnoatlantyckim nie ma. I trzecia rzecz, która związana jest z Sojuszem Północnoatlantyckim, jakby to nie zabrzmiało przekornie, to relacje Stany Zjednoczone-NATO. Otóż gdy Amerykanie podejmowali misję w Iraku, znacząca część państw europejskich nie poparła tej misji wojskowo. Gdy państwa europejskie podjęły misję w Libii, Stany Zjednoczone stoją pół kroku z tyłu. Co to oznacza? Oznacza to, że ta misja jest skazana na niepowodzenie, wojskowe na pewno, to już dzisiaj wszyscy o tym wiedzą. Dlatego jest czas, aby zbudować nową wiarygodność w sojuszu, tak abyśmy mogli liczyć na skuteczną i trwałą obecność wojskową Stanów Zjednoczonych w sojuszu i w Europie. Niezależnie od tego, ile wojsk będzie wycofywanych, Amerykanie, ich obecność w Europie jest potrzebna dla wiarygodności Polski. Drugi element, o którym chcę powiedzieć prosto, Polska jest krajem, który jest ostatnim, żeby nie powiedzieć granicznym krajem sojuszu.
My nie możemy sobie pozwolić na to, aby nie prowadzić współpracy wojskowej z Federacją Rosyjską. My powinniśmy rozwijać współpracę wojskową z Ukrainą, która nie chce wstąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. I formuła, w której nasi politycy, mówię o rządzących politykach, mówią, że właściwie załatwiają to formuła partnerstwa NATO-Ukraina, NATO-Rosja, jest formułą nieefektywną. My musimy podjąć bilateralną współpracę wojskową z tymi krajami, dlatego że to wzmacnia wiarygodność współpracy sojuszu z tymi państwami. I na koniec coś, co nie jest specjalnie odkrywcze, ale niewiele się robi. Te nowe zagrożenia, które związane są z coraz lepszą technologią, którą się posługują organizacje terrorystyczne, cała sfera informatycznych zagrożeń, to jest coś, do czego Polska powinna się lepiej przygotować, albo przygotować w jakikolwiek sposób. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze, i bardzo proszę, pan minister Janusz Zemke będzie mówił o modernizacji technicznej polskiej armii. Bardzo chciałem podziękować. Otóż ja chcę zacząć od tego, że ta decyzja, która zapadła 3 lata temu, by Polska miała profesjonalne wojsko, była decyzją słuszną. Błąd wszakże polega na tym, że sam proces, żeby wojsko było zawodowe, czyli że samo wstrzymanie poboru, nie oznacza profesjonalnego wojska. Profesjonalne wojsko to musi być znacznie więcej środków, znacznie więcej czasu na szkolenie i to musi być radykalny postęp, jeśli chodzi o techniczny poziom naszego wojska. Niestety obecny rząd, a mówiąc szerzej ostatnie 6 lat, jest to okres niepowodzeń, jeśli chodzi o techniczną modernizację wojska. Nie został przyjęty żaden duży program modernizacyjny w sytuacji, kiedy nowy sprzęt jest zawsze wprowadzany na mniej więcej 25 do 30 lat. Obecny rząd przyjął 14 priorytetów. Ja chcę wyraźnie stwierdzić, że to jest błąd. Jak się ma 14 priorytetów, to nie ma się żadnego priorytetu. Postulaty w związku z tym nasze są następujące. By na techniczną modernizację wydawać co roku minimum 25% budżetu MON-u, co by dawało kwotę około 6-7 miliardów złotych i jest to możliwe, ale żeby w ramach owej technicznej modernizacji skoncentrować się na 3 głównych sprawach. I ta kolejność nie jest kolejnością przypadkową. Pierwsza sfera to musi być odbudowa, a właściwie stworzenie nowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski. Obecny system przestanie funkcjonować za 3 lata. Jeżeli nie podejmiemy tutaj działań o wyprzedzającym charakterze, to polskie niebo za 3 lata będzie niebem bez ochrony. Drugi obszar to marynarka wojenna. Dzisiaj przeciętny wiek okrętu wojennego Polski osiągnął 40 lat. Jeżeli nie podejmiemy energicznych działań, praktycznie polska marynarka przestanie istnieć. I obszar trzeci, jest to program śmigłowcowy. Jak się spojrzeć na problemy poszczególnych rodzajów wojsk, to zawsze wszędzie kończy się to na tym, że jeżeli siły specjalne mają działać efektywniej, to muszą mieć nowoczesne śmigłowce. Jeśli misje mają być skuteczniejsze i bezpieczniejsze, to także powinniśmy mieć większą rzeszę śmigłowców. Uważamy zatem, że nie żadnych 14 programów, tylko że trzeba się metodycznie, długofalowo skupić na owych 3 programach. I ostatni obszar. Ostatnie lata są niestety latami silnych napięć między wojskiem, przemysłem a nauką. Ta filozofia, którą zaczął w 2005 roku lansować PiS, filozofia polegająca na korupcyjnej podejrzliwości, jest i trwa po dzień dzisiejszy. Nie można patrzeć się na przemysł jak na przeciwnika, nie można w każdym przetargu upatrywać przede wszystkim jakichś korupcyjnych zapędów, trzeba współdziałać. I my uważamy, że MON i w interesie wojska i polskiego przemysłu powinien znacznie lepiej współdziałać z przemysłem i z nauką. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Matwiejuk o szkoleniu w Wojskowej Służbie Medycznej. Bardzo proszę. Oprócz techniki i nowoczesnego wyposażenia, dzisiaj o skuteczności sił zbrojnych decyduje
Także człowiek, tak jak zwykle, także człowiek. Program Sojuszu Lewicy Demokratycznej Bezpieczna Polska mówi o tym i dostrzega ten czynnik ludzki. My sygnalizujemy potrzebę zmiany systemu szkolenia polskich żołnierzy, tak by byli jeszcze bardziej profesjonalni, jeszcze skuteczniejsi i bardziej efektywni w swoim działaniu. Widzimy niedoskonałość medycznej służby zdrowia, wojskowej służby zdrowia. Najwyższy czas podnieść jej standard. Najwyższy czas zapewnić żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej właściwy status materialny i ochronę słusznie nabytych praw w sytuacji, gdyby dochodziło do reformy systemu emerytalnego. Pamiętajmy, inwestycja w żołnierza to inwestycja, która zwraca się po wielokroć. I zgodnie z konstytucją, wtedy żołnierz i siły zbrojne będą zapewniały bezpieczeństwo skutecznie naszemu państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan poseł przewodniczący Stanisław Wziątek o priorytetach naszych wobec polskiej armii. Szanowni państwo, wnioski końcowe. Większość propozycji, rekomendacji jest zawarta w tym materiale. Jest także zaprezentowana państwu na tej tablicy. Ale chcielibyśmy w sposób szczególny uwypuklić kilka aspektów. Po pierwsze, odpowiedź na pytanie, ile wojska? Uważamy, że Wojsko Polskie nie powinno być mniejsze ilościowo niż 100 tysięcy żołnierzy. Zejście poniżej tej wielkości może stanowić poważne zagrożenie naszego bezpieczeństwa. Narodowe Siły Rezerwowe. Narodowe Siły Rezerwowe, formuła, która została przyjęta w tej chwili, wyczerpała się. Wyczerpały się także mechanizmy promocji sił rezerwowych, bo nie ma chętnych, którzy chcieliby w tych siłach służyć. Oznacza to przemodelowanie formuły sił rezerwowych, inny sposób naboru, ale także i inny obszar odpowiedzialności. Nie tylko uzupełnianie stanów kadrowych, stanów osobowych w poszczególnych jednostkach, ale reagowanie na szczególne zagrożenia, także zagrożenia kryzysowe. Mówimy zatem zwarte pododdziały o charakterze batalionowym umiejscowione w poszczególnych regionach. One będą stanowiły o możliwościach szybkiego reagowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Finansowanie armii. Finansowanie armii nie może być niższe niż to, co zostało uwzględnione 1,95 produktu krajowego brutto roku poprzedniego. Ostatnie lata wykazały, że niestety ten wskaźnik nie był zachowany. Czym skutkowały te ograniczenia? Skutkowały tym, że piloci nie mieli się na czym szkolić. Skutkowały tym, że nie było trenażerów, nie było symulatorów lotu. To także jest problem odnoszący się do braku chociażby paliwa na odpowiednią ilość wylatanych godzin. Pan poseł Zemke wyraźnie wskazał, 25% tego budżetu to środki, które powinny być przeznaczane na modernizację techniczną. Jeżeli chcemy być nowoczesną armią, realizującą swoje zadania w zmniejszonym stanie osobowym profesjonalnej armii, zawodowej armii, to musimy mieć dobre wyposażenie, dobry sprzęt. Nie mniej niż 25% budżetu. Kwestia niezwykle ważna. Afganistan. Otóż my w pełni świadomie i z pełną konsekwencją podkreślamy. Nasza misja w Afganistanie powinna być zakończona. Nie powinniśmy z Afganistanu uciekać, ale powinniśmy w porozumieniu jednoznacznie określić. Pierwsze wyjście polskich żołnierzy to 2011 rok. Mieliśmy takie także zapewnienia polskich władz. 2011 to ograniczenie stanu ilościowego, a 2012 to całkowite zakończenie naszej misji w porozumieniu z sojusznikami. Jednak musimy także zdać sobie sprawę z faktu, że polscy żołnierze realizują trudne, niebezpieczne i odpowiedzialne zadania związane z odpowiedzialnością za prowincję Gazni. W 2012 roku powinniśmy doprowadzić do tego, aby tą odpowiedzialność przekazać afgańskim siłom bezpieczeństwa.
System emerytalny to jest to, co tak bardzo bulwersowało i bulwersuje dalej wszystkich żołnierzy. Bulwersuje ich to, że dowiadują się o propozycjach, które do nich są kierowane właśnie za pośrednictwem mediów, z całym szacunkiem dla państwa. Ale nie było przeprowadzonej właściwej dyskusji, nie było przeprowadzonej rozmowy, która byłaby płaszczyzną partnerskiego porozumienia. Wojsko nie ma związków zawodowych i o wojsko i ich uprawnienia powinniśmy my, politycy, dbać. Musi być zawarte porozumienie ze stroną społeczną. Musi być zawarte porozumienie, którego punktem wyjścia może być fakt, iż nie będzie zmiana dotyczyła tych, którzy są w służbie. Ale także otwiera się środowisko wojskowe na potrzebę dokonania zmian. I ta potrzeba może odnosić się do kwestii związanej z wiekiem nie mniejszym niż 50 lat i 25 lat służby. Chciałbym w sposób szczególny podkreślić kwestię odnoszącą się do przemysłu obronnego. Przemysł obronny może być wielką szansą rozwoju, ale z przemysłem obronnym muszą być prowadzone bardzo poważne partnerskie rozmowy i partnerska współpraca. Niestety przemysł ten czuje, że nie widać woli Ministerstwa Obrony Narodowej do tego, aby korzystać z ich możliwości, aby wzmocnić przemysł obronny o nowe technologie i polonizację tych produktów, które są zakupowane od producentów zagranicznych. Dlatego potrzebne jest ustanowienie stałego forum dialogu militarno-technologicznego pomiędzy ministerstwem a przemysłem. Ostatnia kwestia to poprawa sytuacji materialnej żołnierzy. Szanowni Państwo, w tej chwili ten wskaźnik bazowy, który jest najniższy spośród wszystkich innych służb mundurowych, tylko Straż Pożarna ma o 0,01 większy, wynosi 2,60. Powinniśmy zwiększyć go do 2,84. To jest możliwe w roku budżetowym 2012. To jest konkretna propozycja i nasz budżet, polski budżet i budżet Ministerstwa Obrony Narodowej na to stać. Chciałbym zakończyć apelem. Zaapelować do wszystkich formacji politycznych. Budujmy program obrony narodowej razem, ale pokażcie, z czym idziecie. Pokażcie, jaka jest wizja. Jaka jest wizja sił zbrojnych. Niech pokaże to Platforma jako partia rządząca. Niech pokaże to PSL jako koalicjant. Niech pokaże to PiS i inne formacje. Usiądźmy razem. Znajdźmy kompromis, znajdźmy porozumienie, ustalmy system, który będzie konsekwentnie, skutecznie wdrażany w życie i będzie pozbawiony ciągłych zmian i będzie pozbawiony walki politycznej. To może zapewnić nam skuteczność działania i bezpieczeństwo.